Po masakrze w Srebrenicy około 8 tysięcy kobiet i dzieci przeszło przez linię frontu, dotarło pod Tuzlę, duże miasto, które było pod kontrolą rządu, i tam zamieszkali w obozowisku. To byli ludzie, którzy przeżyli 3 lata koszmaru, zakończone 10 dniami piekła. Kobiety przeżyły serbski szturm, żegnały mężów, synów, braci, którzy uciekali przez las. Wiadomo było, że nie mogą wpaść w serbskie ręce, ale powinni już dawno byli dotrzeć. Nie dotarli. Dzisiaj już wiemy, co się z nimi działo. Byli rozstrzeliwani w Bratunacu, w Zvorniku. Część kobiet była zgwałcona po drodze przez Serbów. Niemal wszystkie zostały okradzione z tego niewiele, co miały. A trzeba pamiętać, że Srebrenica została ogłoszona przez ONZ strefą bezpieczną. Srebrenica wówczas miała lepsze gwarancje wojskowego bezpieczeństwa niż Polska, która wówczas była w Partnerstwie dla Pokoju. Srebrenica miała automatyczną gwarancję, że jeżeli Serbowie zaatakują, zostaną zbombardowani przez NATO. Wszyscy w to wierzyli. Gwarancji udzieliła ONZ. A potem dokonała się największa rzeź powojennej Europie. Pan Tadeusz od razu postanowił, że musi tam pojechać, porozmawiać ze świadkami. Ja próbowałem go przekonać, żeby tego nie robił. Byłem przekonany, że nas linczują. Pojechać tam, do tego obozu pod proporczykiem ONZ-u? Bałem się. A pan Tadeusz spojrzał na mnie jak na idioty i powiedział, no nie, zaraz, no przecież ja od tego jestem specjalny sprawozdawca. I pojechaliśmy tam, ale dostaliśmy solidną obstawę szwedzkiej żandarmerii. Zdrowe byki, dwumetrowe, z pałami. I wjeżdżamy do tego namiotowiska. Nienawiść jest tak gęsta, że mogłem ją dotknąć ręką. Czyli ludzie wychodzili z namiotów, patrzyli na nas, nasze poporczyki ONZ-owskie. Zatrzymaliśmy się. Szwedzi wyskoczyli ze swoich jeepów i utworzyli perymetr obronny, tak? Znaczy, trudno sobie wyobrazić większą groteskę. Przyjeżdża specjalny wysłannik ONZ do spraw praw człowieka, by rozmawiać z ofiarami, ale tutaj trzeba go jednak chronić i chroni go szwedzka policja. Ja wysiadłem z samochodu, rozejrzałem się wokół, się naprawdę przestraszyłem. Dobra, tam były same kobiety, nie były mężczyzn. Nie, kobiety też potrafią zabijać, a one miały rzeczywiście mord w oczach i ja im się nie dziwię. Myśmy przyjechali pod tym proporczykiem, który zdradził, tak? I wtedy Mazowiecki zaczął się gramolić z tego jeepa. Wszystko dzieje się w absolutnej ciszy. I nagle ktoś krzyknął: owo nie jest UN, owo jest Mazowiecki. To nie jest ONZ, to jest Mazowiecki. I jak za przekręceniem, nie wiem, no jak noc i dzień, tak? Nagle wszystkim odtajały twarze. Nienawiść zniknęła i zaczęli się tłoczyć przy Mazowieckim, tak? Żeby mu opowiedzieć, że on był ich. On nie był żaden UN. No, na to, że nazwisko Mazowiecki tak działa, on zapracował katorżniczą pracą przez 3 lata. Pracą, która wymagała niesamowitych poświęceń, także i niewygody osobistej. No, on nie był już młody, kiedy podjął tą misję. Pracą, która nie została doceniona w Polsce. Ja jeszcze pamiętam uwagi jednego posła w Sejmie, którego nazwiska nie będę wymieniał, który mówił, że ty pojechał Mazowiecki, miał doprowadzić do pokoju między Serbami a Chorwatami, się tam wyrzynają, zawracanie głowy, strata czasu. No, haniebne. I ten moment był jakby empirycznym dowodem, na jak niesamowity kredyt zaufania zapracował. No i potem żeśmy sobie usiedli w namiocie, tu jest na tym zdjęciu, i on zaczął słuchać. I nie można było przestać, tak? Ustawiła się kolejka. Wszyscy jemu chcieli opowiadać. I
tej samej, spędziliśmy tam cały dzień, wróciliśmy na noc do Tuzli i Mazowiecki powiedział, że zrzeka się stanowiska. Ja wiedziałem, że nosił z takim zamiarem, ale podjął decyzję, słuchając tych kobiet. Powiedział, ja już nie mogę udawać, że ja pod sztandarem ONZ-u mogę bronić praw człowieka. Nie mogę. Próbowałem go namówić, żeby chociaż odroczył decyzję o kilka dni, że może uda się zmontować jakąś organizację, na której czele on mógłby stanąć, żeby można było kontynuować jego pracę. Natomiast on uważał, z perspektywy czasu słusznie, że trzeba zrobić natychmiast, wtedy będzie miał to największy efekt. Nigdy w historii ONZ-u żaden wysoki funkcjonariusz ONZ-u nie podał się do dymisji na znak protestu przeciwko ONZ-owi. Mazowiecki był pierwszy. Wszyscy byli wstrząśnięci. To jego zdjęcie z konferencji prasowej, na której w Tuzli, na której ogłosił swoją decyzję, było na pierwszych stronach wszystkich gazet. W tekście w Herald Tribune, pamiętam, Morton Abramowitz, amerykański dyplomata i czołowy działacz praw człowieka, powiedział, że Mazowiecki miał twarz biblijnego proroka. I rzeczywiście było w tym coś takiego przypominającego o podstawowych wartościach, tak? Że w którymś momencie jest tak, tak, nie, nie. No on zaimponował wszystkim. Natomiast Bośniacy byli podzieleni. Byli ci, którzy mu dziękowali. Wiedzieli, że tak, że teraz wiedzą, że słusznie mieli do niego zaufanie. I byli ci, którzy mówili, no ale pan był naszym jedynym głosem. Jak pana zabraknie, kto nas będzie słuchać? I też mieli rację. Ale on po prostu dalej już nie mógł.